Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W układzie współrzędnych są dane punkty A oraz B. Prosta AB przecina oś OX w punkcie P. Oblicz pierwszą współrzędną punktu P. Żeby rozwiązać to zadanie, proponuję zrobić układ współrzędnych i zaznaczyć w tym układzie współrzędnych odpowiednio punkt A oraz punkt B. Punkt A ma współrzędne minus 43 i minus 12. Umówmy się, że jedna taka jednostka to będzie na osi to będzie 10 jednostek. Czyli tutaj mamy minus 10, minus 20, minus 30, minus 40 z kawałkiem i minus 12 na y. Mniej więcej tutaj będzie punkt A o współrzędnych minus 43 oraz minus 12. Punkt B ma współrzędne 50 i 19, czyli 10, 20, 30, 40, 50 na x i około 19 na y. Czyli gdzieś tutaj mamy punkt B o współrzędnych 50 i 19. I teraz zobaczmy, naszym zadaniem jest znalezienie punktu przecięcia osi o x. Zobaczmy, prosta AB jakoś tam sobie idzie. I ona gdzieś przecina oś o x. Ja dokładnie nie wiem, gdzie jest ten punkt. Na oko. Może tutaj być minus 5, może być 0, może być minus 10. Ta linia nie jest idealnie prosta, rysunek nie jest idealnie doskonały, także on jest tylko pomocniczy. Ale co to jest to miejsce, punkt przecięcia osi x? To jest miejsce zerowe naszej funkcji przechodzącej przez punkty a i b. Czyli to, co musimy zrobić, to jest policzenie prostej ab, czyli trzeba znaleźć jej postać kierunkową, a następnie odliczenie miejsca zerowego tej funkcji liniowej. Czyli piszemy sobie y, to jest ax plus b. Podstawiamy punkt a za x i za y odpowiednio. Minus 12 to jest minus 43a plus b, czyli za x podstawiłem minus 43, za y minus 12 i tak samo z punktem b. Za x 50, za y 19. 19 to jest 50a plus b. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy od dolnego równania górne. 19 minus minus 12. Dwa minusy dają plus, to daje nam 31. 50a minus minus 43a to jest 93a. B odjąć, b się skraca. Dzielę teraz stronami przez 93, czyli 31 dziewięćdziesiątych trzecich to jest nasze a. 31 dziewięćdziesiątych trzecich to jest inaczej 1 trzecia, czyli 1 trzecia to jest a. Skoro a to jest 1 trzecia, wstawiamy sobie tę 1 trzecią na przykład tutaj i zobaczmy, co wyjdzie. Będziemy mieli 19, to się równa 50 razy 1 trzecia plus b, czyli 19 to jest 50 trzecich plus b, czyli 19 to się równa 50 trzecich, to będzie, ile to będzie, 16 i 2 trzecie. Bo w 53 mieści się 16 razy i zostaje nam jeszcze 2 trzecie plus b. I 16 i 2 trzecie przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli zostaje nam 2 i 1 trzecia, to jest nasze b. B to 2 i 1 trzecia. Skoro mamy już b, no to mamy równanie proste. Równanie proste to jest a 1 trzecia x plus b, czyli 2 i 1 trzecia. I teraz, żeby znaleźć ten punkt, to jest miejsce zerowe, to jest nasz punkt P, czyli za Y wstawiam 0, czyli mam 0, to jest 1 trzecia X, dodać 2 i 1 trzecia. 2 i 1 trzecią na lewą stronę, czyli minus 2 i 1 trzecia, to jest 1 trzecia X, mnożymy przez 3 stronami. 2 i 1 trzecia to jest minus 2 i 1 trzecia, to jest minus 7 trzecich razy 3, czyli minus 7 to jest X, czyli naszym miejscem zerowym jest minus 7. Czyli pierwszą współrzędną punktu P jest minus 7. Drugą jest 0, bo to jest miejsce zerowe, czyli punkt przecięcia osi X. To jest, czyli odpowiedzią jest minus 7.